Teraz popatrzysz na Twoją listę życzeń, Twoje cele, na ten nowy rok i wypełnisz je wszystkie tą świeżością, tą nową wibracją, tą nową energią. To nagle zauważysz, że pewne rzeczy się zmieniły, że pewne rzeczy już do Ciebie nie pasują, że nadszedł czas, aby to przemyśleć, aby to w jakiś sposób na nowo wypełnić energią życiową. To bardzo ważne przeżycie naszej dzisiejszej 146 ceremonii, by z tą świeżą energią, energią wiosny, energią nowego początku, popatrzeć na wszystkie dziedziny, na Twoje cele, marzenia i zasilić je tą świeżością. Zobaczysz, co się wydarzy że nagle, nie wiadomo skąd, pojawią się zupełnie nowe pomysły, jak to zrealizować. Jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu, może Twoje myśli kręciły się w kółko. Hmm, jak też uda mi się to osiągnąć, a jak też uda mi się to osiągnąć? Teraz z tą nową energią wszystko staje się możliwe. Miej tego świadomość. Że dokładnie teraz energia źródła wspiera cię tą wibracją wiosny i że teraz staje się możliwe to, co wcześniej było niemożliwe. Wykorzystaj więc tą wibrację do tego, by posprzątać, by spalić marzannę, by uwolnić się od tych wszystkich rzeczy, które już może do ciebie nie pasują. By Raz na zawsze posprzątać w Twoim domu, w Twoim otoczeniu, tak jak robimy to na wiosnę, ale również posprzątać w Twojej podświadomości, w Twoich myślach. Z tą nową energią popatrzeć na wszystkie Twoje cele, Twoje marzenia, Twoje zadania, które masz do wykonania, wypełnić je tą energią świeżości, energią wiosny i dopiero ruszyć do przodu. Czasami jest bowiem tak, że już realizujemy pewne rzeczy i brakuje nam tego impulsu, tego zastrzyku, który pozwoli nam jak gdyby szybciej coś osiągnąć, jak gdyby dodać gazu. Ta energia, dokładnie teraz, staje do Twojej dyspozycji.